jesteśmy na wizji. Widzicie, jak szybko lecimy z intensywnym kursem? Miały być akordy i będą akordy. Przypominamy sobie te akordy, które znamy. A-mol. Zaczynamy od struny, jeśli chodzi o granie takie klasyczne. Zaczynamy od struny A5, bo to jest dźwięk A. A5, pusta struna. A A-mol wiemy, ale przypomnimy sobie. Palcem wskazującym na drugiej strunie, czyli na strunie H2, na pierwszym progu. Aha, na tą poprzeczkę nie patrzcie. Ta poprzeczka to jest ta poprzeczka, ta biała, widzicie? Tutaj nic nie ma. To czarne w tym wypadku jest białe. Czasem cuda się zdarzają. Więc tak, na drugiej strunie, czyli na strunie H2, palcem wskazującym przyciskamy na pierwszym progu. I to jest dźwięk C, jak to na tamtej lekcji ostatniej właśnie była mowa. I tutaj o palcem serdecznym na strunie G3 na drugim progu. Już wiemy, co to za dźwięk, bo struna pusta G to jest G dźwięk. A na drugim progu od pustej struny G, jak w gamie było, jak po kolei, G, następna C, D, E, F, G, następna A, czyli o cały ton, czyli my wiemy już, jakie dźwięki są, proszę bardzo. Na trzeciej strunie, czyli na G3, na drugim progu mamy dźwięk A, bo my już wiemy, my możemy wyliczyć sobie, jaki tu jest dźwięk, bo znamy gamę C-dur, wiemy, jakie są odległości między dźwiękami i, proszę bardzo, mamy dźwięk, strunę D, D, D4, D. Następny w gamie C-dur dźwięk to C, D, E, czyli o cały ton. E mamy. Później następny jest F o pół tonu. F, G, A, H, C. I już, to widzicie, już nauczyliśmy się. Wiemy wszystkie dźwięki na gryfie tutaj na tych progach. Już wiemy, umiemy. Możemy sobie wyliczyć i zapamiętać. O. Na strunie D4, tutaj na 12 progu jest dźwięk też D. Dobrze mówię? Dobrze mówię, D. Tylko oktawę wyższy, bo ten jest o D, D. Ten jest też D, tylko oktawę wyższy. Chcemy wiedzieć, jaki jest o ten dźwięk? Sobie zapamiętamy tutaj. Raz, dwa, trzy. Kropka trzecia i próg dalej. No to to jest tu na G3, czyli G, A o jeden próg, czyli o dwa progi, czyli o jeden ton dalej. A. Między A a H jest cały ton, czyli dwa progi, raz, dwa. H, C, bo pół ton, D, bo między C a D jest cały ton, więc dwa progi, czyli to jest D, E, znowu cały ton, dwa progi do przodu. No i tutaj wiemy już, no akurat trafiliśmy za tą kropką pośrodku między dźwiękiem tym a tym. Jest coś pośrodkowego, no ja tak strzeliłem wtedy tutaj akurat, tutaj nie jest to istotne, ale możemy sobie dźwięki tu wszystkie znać, no bo są tam pomiędzy tymi dźwiękami, między C a D, między D a E, bo to są całe tony, czyli dwa progi, a między tymi dźwiękami są też takie dźwięki, które się odpowiednio nazywają, ale na to to jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy się dzisiaj w to bawili. Wracam do A-molu. H2, palec wskazujący. Teraz tak, struna G3 na drugim progu, czyli dźwięk A, palcem serdecznym. Powtarzam. Druga struna, czyli H2 na pierwszym progu, palcem wskazującym, palcem serdecznym na G3 na drugim progu i palcem środkowym na drugim progu na strunie D4. Wtedy mamy akord A-mol, chociaż niepotrzebnie to mówię, bo już tam uczyliśmy się tych akordów i wy już znacie. A-mol, D-mol, E-dur. I teraz proszę bardzo. Mamy A-mol. I tak, palec serdeczny podnosimy do góry. Kładziemy go pięterko wyżej, czyli na strunę A5. Na trzecim progu i powstaje nam tym cudownym sposobem akord C-dur. I teraz uwaga, jakie ćwiczenie? Ćwiczymy tak.
a-moll od dźwięku A. Przed chwilą wam pokazałem, jak się nie należy grać. Czyli nie równo się nie należy. Równo się należy. I później sobie podnosimy i kładziemy tutaj na trzecim progu, na strunie A5, na trzecim progu. Jaki to jest dźwięk? Dźwięk A to jest pusta struna. A. W gamie C-dur jest C, D, E, F, G, a następna to jest H i między A a H jest cały ton, czyli dwa progi. Czyli jak pusta struna A się nazywa, to dwa progi dalej. Raz, dwa, to jest dźwięk H. Między H a C w gamie C-dur jest półton, czyli od tego H przyciskamy serdecznym palcem na pół progu, znaczy jeden próg dalej, czyli pół tonu dalej i jest dźwięk C. Jeszcze raz. Mamy akord a-moll, który umiemy. Uczyliśmy się na początku, na jednej z początkowych lekcji. A-moll. Unosimy palec serdeczny i kładziemy na trzecim progu, na strunie A5, a jest to dźwięk C. I jak ćwiczyliśmy sobie a-moll w taki sposób i nauczmy się, to ćwiczenie jest takie, nauczyć, zadanie domowe, nauczyć się zmieniać z a-mollu do c-duru, czyli żeby to było równo. I z powrotem. Stara moja śpiewka. Nie wychodzi za wolno, to ćwiczyć. Jeszcze raz ćwiczyć. Tak, a-moll i c-dur mamy. To nie wszystko. Dużo, bo to nie jest trudne i żadnych cudów wam nie pokazałem, ale ważne rzeczy pokazałem. Znamy też e-dur, który jest, jak a-moll był, to wszystko o jedno piętro do góry. I mamy e-dur. Wiemy, nie muszę tłumaczyć, bo e-dur uczyliśmy się, wy ćwiczyliście, odnosiliście do tej lekcji już, czyli umiecie e-dur. I teraz uwaga, bardzo ciekawa sytuacja. Unosimy palec wskazujący, nic więcej nie przyciskamy. I mamy akord e-moll, to był e-dur. A unosimy palec wskazujący i mamy e-moll. Teraz jeszcze taka informacja. A-dur, e-moll, a-dur, kicior, to jest. No to słuchajcie, jak jest dur, w ogóle durowe akordy stosuje się przy takich wesołych, radosnych piosenkach, czy w tych fragmentach utworów, gdzie akurat jest weselej. W każdym razie nie smutno. A-moll, no to jest taki smutny. Molowe akordy są smutne akordy, a durowe akordy to są radosne. Inaczej dur to się nazywa major. Czyli major to jest radosny. Taki major w wojsku na przykład. Znaczy, że to jest radosny. A mol to się nazywa inaczej, mówię drugą nazwę. Dur to major. Na przykład gama durowa się mówi. A ktoś powie gama majorowa. My nie znamy takich. Uczyliśmy się o gamach, ale nic ten chłop tam nie powiedział w tym. No to kurde, dobra, no to już teraz wiemy, że dur to jest major. A mol to inaczej minor. Czasem słyszymy, jak się mówi, co masz taką minorową minę. Teraz już wiemy, że to chodzi o to, że ma smutną minę, bo jedne są wesołe, drugie są smutne. No dobra, no i teraz z powrotem do dzieła tutaj. E-dur. Unosimy palec wskazujący i mamy e-moll. No tutaj zmieniać, no nie na co tam za bardzo cudować, no. Bo tak tu się uczyliśmy. No to się musimy nauczyć dobrze i zmieniać, aż dojdziemy do sprawy.
oczywiście zwalniamy, jak nie wychodzi. No a to E-dur, no to tylko mówię, żebyście wiedzieli, nie? E-dur, E-mol. Poznaliście następny akord. C-dur, następne akordy. C-dur i E-mol. No i widzicie, już znamy kilka akordów i można by zacząć coś powoli, jak już tak wyćwiczycie te akordy, no bo tutaj jeszcze raz przypominam te ćwiczenia A-mol i te akordy, które znaliśmy. D-mol. I E-dur uderzaliśmy razem ze struną E6 kciukiem, pamiętamy. Zaczyna się klarować jakaś tam muzyka. Już można sobie coś powoli nucić, jak już to wyćwiczycie oczywiście. E-dur znamy, E-mol znamy. E-dur to taki dla nas jest podstawowy w tej chwili. Od E-duru wyszliśmy i E-mol nauczyliśmy się. Jak mamy E-dur, a podniesiemy serdeczny palec, to się nazywa E7. Jaki, z czym się je, czyją ciotką czy wujkiem jest, to jest nieważne w tej chwili dla nas. Po prostu się nauczcie. To się nazywa E7. Akord. Akurat tu przed chwilą taki... Tak zacząłem grać i śpiewać. No bo wymyślam w tej chwili jakąś melodię. Pamiętacie, jak mówiłem, że takie coś ćwiczymy? Tam na pewno nie jeden się puka w głowę, że co ja tu was uczę, nie? Ale widzicie, wychodzi szydło z worka. A-mol, mówiłem, że będą akordy dzisiaj. A-mol jak mamy, no to mamy i znamy. Teraz uwaga. Nauczmy się jeszcze A-mol przyciskać troszkę w innej pozycji. No to pozycję podstawową znamy, umiemy, mamy wyćwiczoną, wiemy. Powtarzamy, ćwiczymy. Lekcji nie było troszkę czasu, to mieliście więcej czasu na wyćwiczenie. Więc umiecie doskonale. A teraz się nauczymy w innej pozycji grać akord A-mol. Mianowicie na drugiej strunie, czyli na H2, przyciskamy na pierwszym progu palcem środkowym.
Następnie palcem tym małym, ostatnim, przyciskamy trzecią strunę na drugim progu. Trzecia struna się nazywa G3 i przyciskamy ją sobie tutaj, a serdecznym palcem przyciskamy. Czyli to samo, widzicie? Dlaczego tak tłumaczę? Żebyście wiedzieli, którymi palcami dokładnie. Palcem serdecznym, mianowicie na strunie D4 na drugim progu, już mamy akord ten sam, tylko inne palce używamy. Amol. Teraz jak ten amol sobie przesuniemy o jeden próg dalej, widzicie? I tego właśnie palca, którego ćwiczyliśmy, ktoś nie ćwiczył, aha, no to niech sobie poćwiczy. No i kładziemy tutaj, mając tutaj amol przesunięty o jeden próg, wszystkie paluszki o jeden próg, i kładziemy sobie, a ten palec to jest o ten próg, to jest jakby ten próg, jakbyśmy wziąłbym ten próg i tu przykręcił i amol tu zagrał, no to byśmy o ten, to by był palec, a teraz jest progiem palec. I to się nazywa akord barowy. To jest amol, który przesunęliśmy. Znaczy, jak się ten akord nazywa, to nie musicie w tej chwili wiedzieć, ja wam powiem. Bemol. Zapiszcie sobie gdzieś tam w zeszycie. Później sobie zapamiętacie. Na razie nic z tym bemolem nie będziecie grać. Nic. I teraz uwaga, ciekawe zjawisko na niebie i ziemi. E-dur znamy i też sobie nauczymy się łapać w ten sposób. Tak tu amol. Tak i tutaj E-dur sobie też złapmy. Tak. I też przesuńmy sobie o pół próg, o jeden próg, czyli o pół tonu. I połóżmy sobie paluszka. I ten akord nazywa się F-dur. I tu grałem, nie? To tą piosenkę. F-dur używamy. Jakoś tam jeszcze nie wymyśliłem. Ale nie, nieważne, nie będę teraz wymyślał nic, tylko po prostu wam pokazuję jako przykład. Dlaczego tak tu troszkę pośpiewałem? Żeby wam pokazać, że na tym etapie, na którym w tej chwili jesteście, już możecie coś grać. I tak będzie coraz więcej możliwości do grania. Ale powolutku ćwiczmy sobie na razie to wszystko, na czym stoimy.